Pierwsza rzecz, oficjalne stanowisko Kościoła Medjugorje nie jest potępione jako objawienie szatańskie. Po drugie, stanowisko Kościoła jest takie w Medjugorje dzisiaj, że jest to miejsce modlitwy i miejsce spowiedzi. Nic nie pisze się o miejscu objawień, ponieważ Kościół się nie może wypowiedzieć, bo objawienia trwają. W tej chwili jest komisja, która zakończyła pracę. Z tego, co wiem, jest bardzo pozytywna. Ale na pewno się nie wypowie, że Medjugorje jest miejscem objawień, bo objawienia trwają. Może powiedzieć, że jest to miejscem pielgrzymek, miejscem modlitwy i miejscem nawrócenia. Tak jest na razie status. Pielgrzymki mogą jeździć, księża nie mogą prowadzić pielgrzymek, ale mogą być uczestnikami. I Medjugorje w tej chwili jest konfesjonałem świata. Tam jest około 150 konfesjonałów. Tam się dzieje niesamowite rzeczy. Ja zawsze mówię ludziom, którzy wątpią, pierwsza rzecz, kiedy ktokolwiek, bo nie pan mnie atakuje, tylko są ludzie, którzy atakują mnie. I ja mówię, byłeś? Nie. No to nic nie mów, nie? Doświadczyłeś? Nie. No to nic nie mów. Nie czytaj, co piszą inni, co ci inni mówią. Są księża, którzy są straszliwie przeciwko Medjugorje. Ja tam... Tak, ludzie są, którzy mówią, że ja nie pojadę na Medjugorje, dopóki Kościół tego nie uzna oficjalnie, czyli szczęść Boże, pragnienie za twojego życia, bo Lourdes czekało ile? 30 lat? Przecież Lourdes Kościół zabronił. To też było wszystko diabelskie, prawda? Gara Bandal tak samo. Także, więc ja mówię, Medjugorje w tej chwili jest miejscem pielgrzymek, jest miejscem spowiedzi, jest to konfesjonałem świata. Czy objawienia są prawdziwe, czy nie? W tej chwili dla mnie na przykład osobiście wyraźnie to nie jest ważne, bo wiem, co Medjugorje zrobiło w moim życiu i w życiu milionów ludzi, księży, ile z powołań z Medjugorje. Ja, jeżeli ktoś do mnie mówi, że to jest objawienie diabelskie, to są dwie rzeczy. Albo diabeł się nawrócił, co jest niemożliwością, albo Pan Bóg jest tak kochanym Ojcem, że nas tak zwodzi, że pozwolił diabłu działać przez sakramenty, przez Eucharystię, przez spowiedź. Wykluczam. Jaki byłby kochany Ojciec, który by swoje, nie setki ludzi, czy tysiące, przez 33 lata w tym roku, to są miliony ludzi, którzy przejechali przez Medjugorje, którzy się nawróciło, którzy poszli do zgromadzeń, poszli na kapłaństwo, którzy zmienili swoje życie. Pytanie, albo się diabeł nawrócił, co wykluczam, albo Pan Bóg nas tak zwodzi. No to jaki to jest kochany Ojciec? To jest moje prywatne, to jest tak, jak zawsze mówię. Jest to miejsce pielgrzymki. Nie musisz wierzyć. Maryja, kiedy człowiek podczyta, co mówi Matka Boża, ona przychodzi do nas, jak kobiety powinny to rozumieć, jak matka. Przecież ostatnia wiadomość jest niesamowita z 2 sierpnia. No akurat nie mam, ja mam jej po angielsku gdzieś w komórce, ale przecież jest niesamowita. Przecież matka przychodzi od 33 lat. I co nam mówi? Stańcie na głowie, plujcie, łapcie, nie? Widzicie jakieś cudowności na niebie. Tak ludzie jeżdżą, Włosi tak bardzo dojeżdżą. O, miracolo, 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 tylko miracolo. Jaki miracolo? Ja się nie patrzę żadnych miracolo. Ja idę tam do matki. Co ja tam przeżyłem, to ja wiem. Ja zacząłem jeździć w 95 roku. Jak mi ta telewizja amerykańska zrobiła ze mną ten wywiad tam w ten czas i o tym moim świadectwie, no to ja tam widziałem te wpisy, nie? Jedni byli za, ale ile było bluzgów tam pod tym. Ile tam było tych wpisów, że to w ogóle jakiś szatan, że ten ksiądz powinien być powieszony i w ogóle spalony na stosie, że no dziękuję bardzo. Ale jeżeli Jezus powiedział prosto, po owocach poznacie mnie. Pytam się, jakie są owoce Medjugorje? To są bandziory, kibole, zboczeńcy, pederaści, pedofile. Czy to są ludzie, którzy przyjeżdżają i zaczynają zmieniać swoje życie, zaczynają się modlić, zaczynają pościć, czytać Biblię? Proste pytanie. Po owocach ich poznacie. A i zawsze mówię, kiedyś miałem takich ludzi, którzy mówili, ja nigdy moja, jedź i zobacz, jeżeli to nie jest twoje miejsce, nie jedź tam więcej. Ja na przykład byłem kilka razy w Lourdes i nie mogę się znaleźć. Dla mnie to jest jarmark, no przepraszam, jest to... To tam się nie da modlić w ogóle. A jest uznane, jest wszystko. Ja nie mówię, że Lourdes nie jest prawdziwe. Ale ja po prostu się tam nie mogę zmienić. Tam się po prostu zrobiła jakaś... Ludzie tylko chcą uzdrowień i jakieś cudowności widzieć. I tam się w ogóle nie da modlić. Tam po prostu jest jeden wielki jarmark.
Oczywiście trzeba jechać poza sezonem. Ja na przykład byłem w La Salette, przepięknie. Byłem teraz w Garabandal. Pierwszy raz w życiu. Spędziłem niesamowity tydzień. Niesamowity tydzień z moimi przyjaciółmi ze Stanów. Po prostu niesamowity. I potem pojechałem do Medjugorje. I to, co przeżyłem teraz w Medjugorje, każdy Medjugorje jest inny. Ale tylko co mówię, Matko Boża, nie mam planów. Rób, co chcesz ze mną. I wówczas zaczyna się jazda na całego. Pytanie, diabeł to wszystko robi? No to kurczę, no to po co to nasze chrześcijaństwo jest? No to gdzie ten Pan Bóg jest kochający? Przecież ja jako ksiądz, to nie tylko widzę, co się dzieje na zewnątrz, ale widzę jako ten, co słucha konfesjonału.